cholera Kojima przesuwa mi misję, nie? A już miałem ustawioną, którą dzisiaj będziemy grać. Kurczę, no Kojima, przestań. No, widzicie, miły dodatek, zaraz po uratowaniu głównego dyrektora tej gry pojawia się na pokładzie śmigłowca, ale teraz już nie ta sama misja, nie. Tym razem contact the US agent undercover at the base, czyli już drugi kret w tej samej bazie. Okej, to nie wiem, czy oni nie mogli jakoś, nie wiem, od wewnątrz spróbować uruchomić później Chico i Paz jednocześnie, jakoś ich uwolnić, przygotować po prostu dobry grunt pod interes, no nie wiem. Dobra, w każdym bądź razie odzyskanie informacji cennych dla powodzenia misji. Więc tak, delikatny loading, oczywiście kto chce, niech sobie czyta, bo ja oczywiście nie zdążę. Jakbym teraz zaczął, to dosłownie za sekundkę to przeskoczy. Co prawda mogę zmieniać strony. Jak leci? Może. Following its history in the Spanish-American War, the United States was granted a lease of a piece of Cuban soil which it placed under military jurisdiction. Aha, dobrze, spoko. Dostali kawałek ziemi i wprowadzili tam jurysdykcję militarną. Dobra, jedziemy z misją. Trzeba zlokalizować kolesia. A do tego jeszcze classified intel. Spoko. Nie, znaleźć kolesia. Znakiem rozpoznawczym jest duszonko. Tu dostajemy się inaczej niż wspinając się po skale czy wlatując na szałaputa śmigłowcem. No i to mnie właśnie dziwiło, jak oni teraz nie widzą węża, jak jedzie. Przecież twardo widać, że koleś tam kłóca, nie? Dobra. I've been told you can also use the watchtower on the west side of the base to contact the target. Just climb up there and turn the searchlight on. Once he sees that, he'll come to you. Okay, czyli znaki rozpoznawcze, jakby co? Approach him and grab him. That's the contact sign. No, znak, tak, znak kontaktowy, duszonko, jak najbardziej. dobra, wiecie co? I gdzieś tutaj trzeba będzie wyskoczyć. Może koło tej wieży strażniczej. Nie wiem, czy to jest co prawda wschód. Bo tam też jest wschód. Zachód, west, kurde, western tower. Ale można wyskoczyć tutaj, może to jest akurat ta? Wejdę na górę, schowam się i spojrzę na mapkę. Bo światło szperacza, szukacza, Jupitery to znak, dzięki któremu żołnierz, którego mamy znaleźć, ma się do nas później ruszyć, ale okej. Okay. Sprawdźmy tak, no to nie jest west, ani trochę, jak już to tutaj. No dokładnie, Kas, ale ja jestem przy innym, Holender. No dobra, ale cóż, no rozglądamy się w poszukiwaniu gościa, ale którego gościa już wam pokazuję. Mission info. Proszę bardzo, tak wygląda. Zdjęcie z komunii. Nie, dobra, ale jest, powiedzmy, dosyć charakterystyczny. Pewnie go będę w stanie odróżnić od innych. Więc dobra, to może najpierw w ten sposób. Oj, wstań, wężu, wstań. Gdzieś tutaj może się kręcić, ale dobra, to nie jest co prawda ten szperacz, ale... Nie no, dobra, ten troszeczkę nie. To nie był on. No, tamten nie miał czapki. A to jest właśnie to, że jak on na zdjęciu jest bez czapki, to tej czapki mieć nie będzie. Kurde, gdzie on jest? Teraz szukaj igły w stogu siana. Może tam. Nie, ale w sumie to jest tamta wieża strażnicza. Nie, albo tamta. Gdzie trzeba później ją zapalić. Huh. Moment, co to było? Odnośnie trójkątu możliwego do wciśnięcia. Jakiś tam... Jakaś ikonka wyskoczyła. Moment, nie, to nie jest on chyba, nie? Ej, nawet nie wiem, czekajcie, muszę sprawdzić to przez lornetkę. Ej! A, przecież to on! Jakie to było łatwe! Dobra, więc tak, strzałki uspiejące i teraz tak, kto tu jest w pobliżu? Tamtego w sumie nie, tamtego nie mogę uśpić, ale mogę uśpić tego, który tu się kręcił. Gdzie on jest? Tam daleko aż. Gdzieś biegnie, czemu? Why the hell? Ej, dobra, w sumie... Nie, on idzie w moim kierunku? Kurde. Jak się tylko odwróci plecami, bo jakby zauważył mnie frontalnie, to będzie wszczynał alarm. Trzeba go złapać od tyłu. Ale tamtego przydałoby się uśpić, kurde. Dobra, i tamtego też oznaczyć przy okazji. Bo się zbliża. Niedobrze. Okej, okay. Czekać tylko aż ten się łaskawie odwróci i można do niego próbować skoczyć. Kurczę, idzie w tą stronę. Tamten zachodzi go z drugiej strony. Kurczę.
Zaczyna się robić źle, bo to już jest też blisko, jak cholera. Ej, ale wiecie co, w sumie możemy zrobić tak. Troszeczkę duży dystans, ale... Powiedzmy trzy takie i powinien zaraz usnąć. I z tamtym, który idzie, jest oddalony o 54 metry, zrobimy dokładnie to samo. Czyli... Pyk. 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 Okej. Okay. Tamten już śpi? Nie, jeszcze nie. Dziwne. No zaraz takie trzy zetki powinny się pojawić, dobrze znane. No bo mój cel się oddala już, kurczę, coraz dalej. Dobra, ale nikt nie patrzy, więc zeskakujmy. Dobra, może troszeczkę szybciej, wężu. Delikatnie. Tu za namiotami będzie dobrze. No chyba, że nie trafiłem ani w jednym... Dobra, tamten śpi, okej. Okay. Ten. No trzaskaj tą kimę, jest, dobra. 27 metrów, no kurde, żeby tu nikt nie przechodził. Oj, tylko starczy mi jeden żołnierz, którego nie widziałem, jest o mnie. Dobra, mam go. To jest znak rozpoznawczy. Więc gaduszka. Wypluj to. No i tak przecież będę musiał cię później udusić, żeby wszystko zachowało autentyczność. It's in the central control tower. Enter the admin building sector. Mm-hmm. To jeszcze się nabiegamy troszeczkę. Eyes on me. And these guys, they don't work for Langley. He's, you know. Forget it. Aha. You watch your ass too. All right. Kojima zostawił delikatne okruszki dla tych, którzy lubią rozkminiać. Pewnie mówi o tym kolesiu, który ma czaszkę. Tylko to właściwie mu zostało z człowieczeństwa. Twarz cała spalona. Better keep moving, boss. Confirm the location of the central control tower. It's marked on your map. Wylasz tam, kurde, dobra. Ale ten nie może tak tutaj po prostu leżeć sobie. Do tego jeszcze przyduszony, więc przełóżmy go tu może. Gdzieś za namiocik. Ale też za parawan. Żeby nie był aż tak dobrze widoczny. Dobra, tutaj styknie powiedzmy. I strzałka osypiająca w łeb. Bo teraz śpią wszyscy. Ej, co jest, nie trafiłem? Co jest... Na! Pięknie. No, zmarnowałem niepotrzebnie kilka strzałek. Ej, ale też tego mogę od razu dziabnąć. Oh shit. Oh shit! No dobra. No to ciche podejście spaliło na panewce niestety. No dokładnie. All firearms ready. Ja wyłączam latarkę i tłumik, bo tłumik niepotrzebnie bym zużywał teraz. No i co? No lecimy w ten sposób. Skoro i tak już wiedzą, no tam wszyscy śpią. Tylko żeby pojazd opancerzony nie podjechał teraz do mnie. Dobra, pięknie wężu, pięknie. Glebuj tego gościa. O, piękne CQC, piękne CQC. To czy na normalu podejrzewam takie coś by się nie udało. Już bym był padł martwy. Tylko troszkę, tylko trochę po plecach, Snake'u, no. Pięknie. Shit, teraz zginę. Jak tam? Tu jakoś muszę wejść. O, może przejedźmy się. Troszeczkę, żebym wam mógł zaprezentować, jak bardzo wolno poruszają się tutaj pojazdy. No spójrzcie tą zawrotną prędkość. Normalnie zasuwa, jakby nie miało być jutra. Kurde, nie, słabo. Bardzo słabo. Ej, temu co się stało? To bierzemy go ze sobą. A w sumie jak już zabijamy, no dobra. Krwawa śmierć. No ale co, no stanął po złej stronie po prostu. Zawsze trzeba być po stronie Big Bossa, czy tam Snake'a, obojętnie. Każdy to wygląda tak mniej więcej. No, zasługuje na to, żeby podążać za nim. No, ma wszystkie pozytywy na swojej stronie. Doświadczenie, wyszkolenie, dobrego mentora, to właściwie mentorkę. No tylko wszyscy go zdradzają na prawo i lewo. Cholera. Dobra, i teraz jedyne co pozostaje to uciec stąd. Okej, okay, a tam jak słyszycie pojazd opancerzony ciężki strzela. Może być problem. No dobra, sprinter. A też poza tym tam chyba było jakieś wyjście, z którego mogłem skorzystać. Dobra, skacz. Nie ma czasu na zwykłe bieganie. Może tutaj jakieś przejście, ewentualnie. Okej, dobra. Kazuhira poinformował nas na temat ewentualnych możliwości ucieczki. No właśnie takiej szukam. O, chociażby tu. CT, this is
No i teraz przypomina się wybitnie Metal Gear Solid z PlayStation. O kurcze. Pierwsze czołganko w szybie wentylacyjnej, no niezapomniane przeżycie. Solid Snake. Kurczę, kiedyś się Solid Snake doczeka kolejnej gry. Chyba już niestety nigdy. Bo zrobili go z niego starego dziadka. Jako klon, jak owieczka Dolly, po prostu zaczął się sypać. No i też Fox Die miał tam dużo do roboty. A dobra, chyba przeszliśmy na drugą stronę. Tu na dach? Nie, nie damy rady. Aczkolwiek mogę już włączyć strzałeczki, bo alarm zelżał troszkę. Co prawda tylko delikatnie, ale pozwala na cichą ucieczkę. Dobra, tu mamy oznaczone wyjście. Czyli taką mam nadzieję, ale dobra, skonfrontujmy to jeszcze z mapą. Czy aby na pewno? Tu mamy landing zone, a tutaj mamy co? Mogę rozwalić rakietą chociażby. Dobra, marker placed. Idziemy. Więc chociaż ktoś jeszcze mnie zauważy, do momentu aż tam dobiegnę, czy nie? Ej, co tu było? Magazine. Nie, tych mam nieskończoną ilość. Tak dużo strzelam, że puste magazynki to jest akurat rzecz, na której brak nie mogę narzekać. Dobra, ktoś gdzieś jakoś coś tam. Oj, shit. Shit, no, ale spokojnie. Zdążyliśmy się ukryć. Teraz poczekam tylko, aż wskaźnik zniknie. I postrzał w głowę strzałką usypiającą. Chyba, że z tej strony ktoś zaraz zajdzie mnie. Shit. Dobra, dostał, ale... No nie połączył faktów, że to, co wydawało mu się być człowiekiem, o kurde. Shit. Shit. Fuck! Ten, jednak ten, dobra, headshot musi pójść. Dobra. A drugi? Dobra, to jeszcze nie wie, co jest grane. Alas! Alas, jeszcze zasnął. Dobra, pięknie, pięknie. Czyli teraz tak, pozostaje jakoś tam się przedostać przez tamten checkpoint. Mam jakieś rakiety może? Niestety nie. No kit, trudno. Ale mam za to cały tłumik. Dobra, włączmy go, póki jest względna cisza. No skoro już i tak paru zabiłem, to czemu akurat by na przykład nie tego jeszcze? Dodatkowo, albo... Ha. Nie, dobra, oznaczmy. Jest jeden. Jest i drugi. No, oznacz go dalej, no, pięknie. Tak, on tu idzie, tak? Będziesz to sprawdzał? Fuck. Trzeba przeskoczyć gdzieś na drugą stronę. I to szybko. A może w ten sposób? Nie ma żadnego żołnierza? Fuck! On? Oh shit. Oh shit. Dobra, headshot. Przed? Tooooooo! Krwawa łaźnia, bloodbath dosłownie. Rozprysk, poszedł. Dobra, jeszcze tego w ten sam sposób, bo stoi jak osioł. I ten dźwięk pękającej czaszki. Kurde! Piękna sprawa. Dla koneserów dźwięków. Dobra. Resuming normal patrol. Czy wszyscy wracają na swoje pozycje, ale ja mogę sobie lecieć po prostu. To już jest koniec. Odzyskaliśmy taśmę. Żołnierze śpią, niektórzy śpią snem wiecznym, to są martwi. A Big Boss ucieka. Na piechotę. 11 minut 59 sekund, no nie tak dobrze. I B? Kurczę, liczyłem na coś więcej. No ale dobra, zauważyli mnie, trudno. Dobra, kochani, ja w tym miejscu kończę ten odcinek. Jeszcze pozostały dwie misje. I ostatnią, najtrudniejszą, zostawiamy na koniec. Więc trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku z Metal Gear Solid Ground Zeroes. Pozdro, cześć, hej! Boss, the tape you recovered is clearly a recording of an interrogation. Proof that the base has been converted into a black site. But according to the client, there should also have been a record of the full scale of the plan. Maybe that was a tape we missed.